Kraju mikronków, czyli tajemnice komputera. Część trzecia, dwójkowy system liczenia. W poprzednim odcinku nasi bohaterowie rozmawiali o sieci dróg, które łączą ze sobą poszczególne osiedla Królestwa Komputerowego, czyli o tak zwanych magistralach. Karolek dowiedział się, że istnieją trzy magistrale. Adresowa, danych i sterująca. Zaczęli również rozmawiać o pojęciu adresu i o dwójkowym systemie liczenia. Dlaczego taki zły jesteś dzisiaj? Zapytał Witek przyjaciela. Nie zły, tylko zdenerwowany, ponurym głosem odpowiedział Karol. A ty byłbyś wesoły, gdybyś mi nic nie rozumiał? A czegóż to nie rozumiesz? Zapytał Witek z ciekawością. Wszystkiego. Namieszałeś mi ostatnio porządnie w głowie, ale dzisiaj ci nie daruję. Musisz mi dokładnie wytłumaczyć, co to takiego dwójkowy system liczenia i jaką rolę w tym wszystkim pełnią te twoje kulki. A, o to ci tylko chodzi. Nie ma problemu. Oczywiście, że ci wytłumaczę. Jest to w sumie bardzo proste. Tylko trzeba zrozumieć podstawową zasadę. Powiedz mi, jakie ty znasz systemy liczenia? No, jak to jakie? Normalny. To mi jeszcze nic nie mówi. Ile w tym systemie masz różnych cyfr? 9. Od 1 do 9, odparł chłopiec. A 0 to nie przypadkiem nie cyfra? A, zapomniałem. No to 10. Aha, 10. Skoro więc masz 10 cyfr, to system, którego używasz, nazywa się dziesiętnym, prawda? Karolek podrapał się w głowę. Czynił to zawsze, kiedy dowiedział się o czymś tak naturalnym i oczywistym, że aż sam się sobie dziwił, dlaczego o tym nie pomyślał. Dobrze, mamy zatem ustaloną jedną rzecz. Idźmy więc dalej. Dlaczego uważasz, że system dziesiętny jest, jak to określiłeś, systemem normalnym? Bo mnie tak uczono. A poza tym mam 10 palców u rąk, odpowiedział z triumfem Karol. I to uważasz za najważniejszy powód? Mikronek popatrzył z rozbawieniem na przyjaciela. Zaraz ci udowodnię, że nie masz racji. U nóg też masz 10 palców, czyli razem 20, tak? A może do tego doliczyć jeszcze uszy, to będzie już 22, jak dodasz nos, to... Witek, przestań kpić ze mnie, o co ci chodzi? Nie masz się o co obrażać. Chciałem ci po prostu wykazać, że system dziesiętny jest tylko jednym z wielu możliwych systemów liczenia. I to, że uważasz go za normalny, wynika wyłącznie z twojego przyzwyczajenia. Równie dobrze mógłbyś się przyzwyczaić do systemu piątkowego czy dwudziestkowego. Przekonałeś mnie. Czyli, jeżeli dobrze zrozumiałem, to również jednym z możliwych systemów jest system dwójkowy. A więc powinien mieć dwie cyfry, jedynkę i dwójkę, tak? No, prawie tak. Tylko nie jedynkę i dwójkę, ale 0 i jedynkę. W systemie dziesiętnym nie ma cyfry 10. To dlaczego w systemie dwójkowym miała być cyfra 2? O, masz rację. Nie pomyślałem o tym, powiedział zawstydzony Karol. Nie przejmuj się, pocieszył go Mikronek. Najważniejsze, że to rozumiesz. Myślę, że dalej pójdzie tak samo łatwo jak do tej pory. Teraz przyjrzymy się bliżej liczbom w systemie dziesiętnym i spróbujemy wywnioskować, jakie to ogólne prawa rządzą różnymi systemami liczbowymi. Za przykład weźmy liczbę 264. Czy kiedyś się zastanawiałeś, co to dokładnie znaczy? Liczba ta jest zapisana za pomocą trzech cyfr: dwójki, szóstki i czwórki. Ale nie czytasz tego jako 2, 6, 4, tylko jak 264, prawda? Prawda? Karol zaczął rozumieć, o co chodzi. No to znakomicie. Zapis ten oznacza dokładnie, że liczba 264
to nic innego jak 200, 6 dziesiątek i 4 jedynki. Więc możemy ją napisać w ten sposób. 264 to się równa 200 dodać 60 i dodać 4. Albo 264 to jest 2 razy 100 plus 6 razy 10 plus 4 razy 1. Zgoda? Zapytał Witek. Karolek skinął głową. Był bardzo zaciekawiony, co będzie dalej. Witek kontynuował opowieść. A teraz zastanówmy się, jak można zapisać 100 jako 10 razy 10, czyli 264 to jest 2 razy 10 razy 10, dodać 6 razy 10 i dodać 4 razy 1. Myślę, że jest to dla Ciebie jasne, tak? To spróbuj sam w podobny sposób napisać liczbę 1375, dobrze? Karolek bez wahania napisał. 1375 to jest 1 razy 1000 plus 3 razy 100 plus 7 razy 10 i plus 5 razy 1. Znakomicie. Widzę, że się rozumiemy, powiedział Mikronek. Wiemy już, że 100 to jest 10 razy 10. To wobec tego 1000 równa się 10 razy 10 i razy 10. A więc zamieniając 1000 i 100 na iloczyn dziesiątek, możemy napisać w sposób następujący, że 1375 to jest 1 razy 10 razy 10 razy 10, dodać 3 razy 10 razy 10 i dodać 7 razy 10 i dodać 5 razy 1. Witku, ja już chyba wiem, o co chodzi, powiedział Karol z miną wielkiego odkrywcy. Te dziesiątki nie są tu przypadkowe, bo to jest dziesiętny system liczenia. Mam rację? Oczywiście tak. Właśnie do tego dążyliśmy. A powiedz mi, czy nie zauważyłeś czegoś ciekawego w tych zapisach? Wydaje mi się, że tak, odparł Karol. Jak patrzymy na zapis od prawej strony, to najpierw nie ma mnożenia przez 10, potem jest jedno mnożenie, następnie mnożymy 2 dziesiątki, a potem 3 przez siebie. Za każdym krokiem w lewo wzrasta liczba dziesiątek, przez które musimy pomnożyć. Zresztą wyraźnie będzie to widoczne, jeżeli nasze dodawanie zapiszemy w innej postaci. O tak, 1 razy 1000 to jest 1 razy 10 razy 10 razy 10. 3 razy 100 to jest 3 razy 10 razy 10. 7 razy 10 to jest 7 razy 10. I 5 razy 1 to jest 5 razy 1. Moje gratulacje. Mikronek był wyraźnie zdumiony spostrzegawczością i pomysłem chłopca. Pozostaje mi tylko uzupełnić, że zamiast mnożyć wiele razy przez siebie tę samą liczbę, można wprowadzić pojęcie potęgi. Już właściwie sam to zauważyłeś. Po prostu zamiast pisać 10 razy 10, możemy powiedzieć, że jest to 10 do potęgi drugiej, bo mamy 2 dziesiątki pomnożone przez siebie. A 10 razy 10 razy 10 będzie równe 10 do potęgi trzeciej, bo 3 dziesiątki i tak dalej. A samo 10 to będzie 10 do potęgi pierwszej, uzupełnił Karol. Czyż nie? Masz całkowitą rację, pochwalił go przyjaciel. Ale nie bardzo wiem, co zrobić z jedynką. Przecież nie jest to żadna potęga dziesiątki, zapytał chłopiec. Będzie jak najbardziej. 1 to jest 10 do potęgi 0. A dlaczego? Dlatego, że nie mnożymy przez żadną dziesiątkę, czyli mamy 0 dziesiątek. Niby logiczne, odparł niepewnie Karolek. Ale co nam to daje? Bardzo dużo. Daje nam ogólną regułę, jak tworzyć nowe systemy liczenia, ponieważ używając potęg możemy nasze liczby zapisać następująco. 264 to się równa 2 razy 10 do potęgi drugiej plus 6 razy 10 do potęgi pierwszej
plus 4 razy 10 do potęgi 0. A 1375 to się równa 1 razy 10 do potęgi 3 plus 3 razy 10 do potęgi 2 plus 7 razy 10 do potęgi 1 i plus 5 razy 10 do potęgi 0. Jeżeli teraz weźmiesz pod uwagę tylko same cyfry stojące przy kolejnych potęgach dziesiątki, to dostaniesz dokładnie taki sam zapis jak po lewej stronie znaku równości. A patrząc inaczej, możemy powiedzieć, że każdą liczbę w systemie dziesiętnym możemy natychmiast zapisać w postaci potęgowej. Bierzemy kolejne cyfry tej liczby i mnożymy je przez odpowiednią potęgę 10. Stąd jest już tylko mały krok do innych systemów liczenia. Poczekaj, przerwał Karol. Ja już to widzę. Wystarczy zamiast dziesiątki wziąć inną liczbę i taki zapis będzie już w innym systemie, prawda? No, wspaniale. A mówiłem ci, że jest to bardzo proste? Skoro więc jesteś taki mądry, to powiedz mi, co będzie oznaczała liczba 1101 w dwójkowym systemie liczenia? Chwileczkę, to nic trudnego, to będzie po prostu 1101 to się równa 1 razy 2 do potęgi trzeciej plus 1 razy 2 do potęgi drugiej plus 0 razy 2 do potęgi pierwszej i plus 1 razy 2 do potęgi zerowej, czyli 8 plus 4 plus 0 plus 1 czyli 13. A więc liczba 1101 w systemie dwójkowym wynosi 13 w systemie dziesiętnym. Karolek podskoczył z radości. To wszystko było rzeczywiście proste. Bardzo się cieszył, że udało mu się zrozumieć, na czym polega system dwójkowy. Teraz także stało się jasne, jaką rolę odgrywają kolory kulek. Przecież to nic innego, jak dwie cyfry układu dwójkowego. Chciał o tym powiedzieć Bitkowi, ale go już nie było.